Ja obejrzałam książkę niedawno, bo za... Co? Obejrzałaś książkę? Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z ostatnim odcinkiem Miesiąca z autorem, w którym omawiamy twórczość Neila Gaimana. Mieliśmy już recenzję Amerykańskich Bogów i Księgi Cmentarnej. Dzisiaj przyszła pora na Gwiezdny Pył. Gwiezdny Pył jest w sumie jedną z tych popularniejszych powieści Gaimana, tuż obok Krainy i Oceanu na końcu drogi, głównie za sprawą ekranizacji, która pojawiła się już kilka lat temu. Jedni mówią, że jest spokojna, inni mówią, że jest słaba jak barszcz. I w sumie w porównaniu z książką dzisiaj możemy poruszyć troszkę ten temat, bo też chciałam. Ja już nie pamiętam filmu. Powiedzieć dwa słowa. Ja obejrzałam film niedawno, zaraz po tym, jak przeczytałam książkę, bo dopiero niedawno wzięłam się za Gwiezdny Pył. I powiem Wam szczerze, że książka jest dużo lepsza od ekranizacji. Przede wszystkim jest dużo więcej rzeczy opisanych w książce, niż faktycznie się znalazło w filmie. I myślę, że to jest główny argument, który przemawia za tym, żeby najpierw przeczytać książkę i dopiero potem oglądać film. Jak fajny by nie był, jak fajni aktorzy by tam nie grali. Myślę, że książka jest dużo, dużo, dużo lepsza w tym temacie. Chociaż wyczuwam, że nie jestem znowu obiektywna, jak przy poprzednich częściach. Nigdy nie jesteś obiektywna, jeśli chodzi o Gaimana. Nie, ja jestem zakochana i totalnie mam chyzio na tym punkcie. Ja film oglądałam bardzo dawno temu, bo w którym roku on wyszedł? Ojejku, w szóstym czy siódmym, coś takiego. Ja mam wrażenie, że ja go oglądałam właściwie zaraz po premierze. Ja byłam w kinie, z tego co pamiętam, na tym filmie. I też obejrzałam go kilka razy w telewizji, ja go już w ogóle nie pamiętam, co tam się działo. Aczkolwiek, kiedy sobie myślę o Gwiezdnym Pyle jako filmie, to mam jakieś dobre wspomnienia, takie pozytywne skojarzenia. I wydaje mi się, że ten film mi się bardzo podobał w tamtym czasie i podejrzewam, że może gdybym teraz go obejrzała jeszcze raz, też bym była zadowolona, natomiast nie pamiętam zupełnie, co tam się działo i tak dlatego nie mogę go odnieść do książki, którą skończyłam właściwie wczoraj, więc jestem na świeżo. Tym bardziej, że czytałam tą książkę właściwie półtora dnia. Ona wygląda trochę grubiej niż w rzeczywistości, bo ma tak dosyć gruby papier. Tak. Ona liczy sobie 180 stron bez postscriptu. Cieniutka. Także właściwie możemy mówić tutaj bardziej o noweli niż o powieści. Tak. Fabuła kręci się wokół krótkiej historii rodziny Thornów. Najpierw mamy ojca głównego bohatera, czyli Tristana, którego tak naprawdę poznajemy dopiero tam chyba w trzecim rozdziale, z tego co pamiętam. Mamy bardzo krótką właśnie historię jego ojca, który zamieszkuje wioskę Mur, która znajduje się koło Muru. Który oddziela właśnie tę wioskę od takiej pustej przestrzeni, takiej polany, za którą ciągnie się las i coś tam dalej. I to jest generalnie taki świat magiczny. Dopiero po chwili poznajemy Tristana, który jest tą krainą ściśle związany, ale nic Wam nie powiemy na ten temat. To byłby spoiler! Tak. Później, kiedy Tristan osiąga już taki wiek nastoletni, zakochuje się w Wiktorii, najpiękniejszej dziewczynie w całej wiosce i postanawia przynieść jej spadającą gwiazdę, która wylądowała gdzieś właśnie po drugiej stronie muru. Ona obiecała mu, że da mu wszystko, czego on pragnie tak naprawdę, chociaż brzmi to okropnie. No tak, w takim kontekście. Zgodzi zostać jego żoną. No właśnie nie. Ona powiedziała, nie, to nie było tak. Ona nie powiedziała, że zostanie jego żoną, tylko spełni jakieś jego marzenie, tak? Że da mu to, czego on pragnie, dosłownie. No tak, ja wiem, że to brzmi okropnie i dwuznacznie i źle, ale no tak to jest tutaj napisane. Tak. Także nic z tym nie zrobimy. Tak wyszło. Gaiman jest bereźny po prostu. Tak, więc Tristan rusza za mur, żeby znaleźć gwiazdę, no i śledzimy jego poczynania właśnie po drugiej stronie muru, co tam się odbywa. Bo tak jak powiedzieliśmy, tam to jest kraina czarów, tam nic nie jest takie, jakie się wydaje. Mamy także wątek braci, którzy próbują znaleźć kamień z mocą burzy. Mamy też czarownice, które szukają serca gwiazdy. No mamy naprawdę te trzy wątki, które gdzieś tam przeplatają się razem, łączą w którymś momencie. No i wyszedł Gwiezdny Pył z tego wszystkiego. Ale powiem Wam, że to jest świetne. Jakby motyw akcji prowadzonej na trzech torach jest genialny. To jak to się składa, jak te wątki się przeplatają i to, do czego ostatecznie wszystkie trzy dążą i prowadzą, jest genialne. Ja czytałam, można powiedzieć, z wypiekami na twarzy w oczekiwaniu, jak to jest wszystko ze sobą połączone i co ma piernik do wiatraka. A okazuje się, że ma bardzo dużo i to jest genialne. Wielu ludzi mówi, że Gaiman jest mistrzem krótkiej formy. I teraz, kiedy zrobiliśmy sobie taką bardzo skondensowaną dawkę Gaimana, jestem skłonna się jakby do tego przychylić, mimo że moją ulubioną częścią są Amerykańscy Bogowie, właśnie jego twórczości,
to jednak jestem w stanie się zgodzić z tym, że Gaiman jest mistrzem krótkiej formy. Zarówno Księga Cmentarna, jego wszystkie opowiadania, jak i Gwiezdny Pół są tego doskonałym dowodem. Gaiman po prostu genialnie pisze krótko, zwięźle i na temat. Myślę, że tak. Znaczy, ja porównując te trzy książki, jedyne Gaimana, jakie przeczytałam, no zdecydowanie lepiej oceniam Księgę Cmentarną i właśnie Gwiezdny Pył niż Amerykańskich Bogów. No jakby dla mnie długa forma u Gaimana jest trochę męcząca i po prostu nużąca. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Natomiast krótka jest właśnie, tak jak powiedziałaś, na temat konkretna, bardzo barwna. Tutaj w ogóle Gwiezdny Pył jest o tyle ciekawy, że mamy zupełnie inny styl niż na przykład w Księdze Cmentarnej. Tutaj gdzieś mamy nawiązanie do takiej charakterystyki baśni. Ten styl gdzieś się ociera o coś takiego, jak pisał Tolkien we Władcy Pierścieni, czyli mamy sporo opisów przyrody, dużo właśnie takich szczegółów opisujących tą krainę czarów. Tutaj jakby stara się nam Gaiman ją przybliżyć jak się da. I to, bo właśnie nie mamy bardziej opisów postaci, ich uczuć. Mhm. To jest bardziej taka literatura jednak przygody, gdzie się właśnie skupiamy na działaniu, na tym, gdzie zmierzają bohaterowie i co robią, niż na tym, jak się czują i jakie są ich przemyślenia. Oni też jakby bohaterowie sami nam to przedstawiają swoim zachowaniem i tym, co mówią, więc w sumie myślę, że to jest nawet dobry zabieg, że właśnie bohaterowie bardziej siebie wyrażają poprzez swoje czyny i słowa, niż Gaiman opisuje, jakby wchodząc z nim do głowy. Tak, to jest, myślę, dobre. Przy krótkiej formie to jakby się by nie sprawdziło zupełnie. Tak, także to jest zdecydowanie plus. Myślę, że chyba to jest taki odcinek, w którym mamy takie, że no fajnie z Gaimanem było. Ja się bardzo cieszę, że znaleźliśmy tego autora w tym miesiącu. Ale Marta jest nieobiektywna, w ogóle nie słuchajcie. Ja jestem nieobiektywna, bo nie powinniście słuchać w tym temacie, bo ja pletę głupoty, ja po prostu, wiecie, powinnam cały ekran zasypać całego szkoła i powiedzieć Gaiman, moje kochanie, no. Tak fajnie. Właśnie już podsumowując jakby ten cały miesiąc, ja tak jak powiedziałam, właśnie dużo bardziej mi się podobały te krótkie formy, jednak Księga Cmentarna z ubiegłego tygodnia wygrywa ten ranking dla mnie prywatnie, zaraz potem jest Gwiezdny Pył, potem są Amerykańscy Bogowie. I myślę, że generalnie wyszło mi to na plus, jako osobie, która nie znała Gaimana, w sensie nie znała jego książek, bo jakby postać była mi znana, natomiast nie dane mi było jakby czytać jego książek do tej pory. I wiecie co, jakby nie mam takiego parcia, że teraz po prostu przeczytałam wszystko Gaimana, po prostu co Marta ma na półce i w ogóle lecę i nic nie robię, tylko czytam Gaimana. Ale to też mnie odrzuciło od tego, że wiecie, to jest na zasadzie, że już mam trzy ze sobą i wystarczy. Nie, ja kupiłam ci ten Dym i lustra, opowiadam i prawdę powiedziawszy jestem mega ciekawa właśnie jego. Gdzieś mi dalej do takich powieści właśnie jak Nigdzie bądź czy Mitologia nordycka, bo to są jednak te dłuższe formy, a wolę tą krótką, jeśli chodzi o Gaimana, więc myślę, że do końca roku jeszcze coś Marcie podkradnę i się dowiem, co tam u niego słychać. Także myślę, że mogę ten miesiąc na plus ocenić zdecydowanie. Tym bardziej, że Gaiman jest niezwykle popularnym i znanym autorem, tak, to trochę było wstyd nie znać żadnej jego książki. No. Także bardzo się cieszę, że już mam jakby to spotkanie z nim za sobą i nie żałuję w sumie, że zrobiłyśmy ten miesiąc, także fajnie. Tak, a w świetle tego, co będzie w przyszłym miesiącu, to jest naprawdę bardzo to jest w ogóle dyskusyjne, bo ja zmieniłam zdanie na temat przyszłego miesiąca, jestem załamana tym, co mamy zrobić. No, zobaczymy, także na razie nie będziemy mówić, niektórzy słyszeli na Instagramie, na live'ie może, co będzie w przyszłym miesiącu, ale my na razie zostawimy to w tajemnicy, jesteśmy ciekawi, czy traficie. Powiemy tylko, że to jest Polska bardzo poczytna i bardzo płodna autorka, także piszcie swoje przewidywania w komentarzu, może traficie, może strzelicie w to, kto to będzie. Oczywiście zostawiajcie komentarze, co wy sądzicie o Gaimanie, czy podobał wam się miesiąc z autorem. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem. Pa! Bo chciałam powiedzieć granica krainy snów, wyszła granica. Zofia Małkowska płacze. Granica! Granica! Śpamy dzisiaj.